Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Wiem Wszystko motoryzacyjnie. Tym razem chciałbym opowiedzieć o Opelu Corsie D, czyli następcy modelu C, który został omówiony w poprzednim odcinku. Samochód był oferowany jako Chevrolet Corsa, Vauxhall Corsa oraz Opel Corsa. Był zaprojektowany przez Nilsa Leba. Został zaprezentowany w Londynie w 2006 roku. Był produkowany w latach 2006-2014. W 2011 roku auto przeszło facelifting. Samochód był produktowany na nowej platformie opracowanej wspólnie z Fiatem Grande Punto. Samochód jest segmentem B przedstawicielem. Był oferowany jako 3,5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy sedan oraz 5-drzwiowe kombi. Rzadko spotykane te dwie wersje. Ostatnie 5- i 6-biegowa manualna skrzynia, 5- i 6-biegowa półautomatyczna oraz 4-biegowa automatyczna skrzynia. Z napędem na przednie koła samochód miał długość 399 cm, szerokość 171 cm, wysokość 149 cm, rozstaw osi 251 cm. Masa własna od 1100 kg. W testach Euro NCAP uzyskał 5 gwiazdek. Pojemność bagażnika to od 285 do 1100 litrów. Samochód był konkurencją takich aut jak Ford Fiesta, Honda Jazz, Peugeot 207, 208, Renault Clio, Seat Ibiza, Skoda Fabia, Toyota Yaris, Volkswagen Polo. Przejdźmy teraz do silników, jakie oferowane były. Na początek omówię silniki benzynowe. Podstawowy silnik 1.0 Twinport, moc 60 do 65 koni w zależności od roku produkcji. Moment obrotowy to około 90 Nm. No i tyle odnośnie danych technicznych tego silnika. Kolejnym silnikiem jest 1.2 Twinport, oferowany o mocach od 69 do 86 koni, w zależności także od lat produkcji 110-115 Nm. Kolejnym silnikiem jest 1.4 Twinport o mocy 90 do 101 koni, 125-130 Nm. Kolejnym silnikiem jest 1.4 Turbo, 120 koni, 175 Nm. Kolejnym silnikiem jest 1.6 Turbo o mocy od 150 do 192 koni. Moment obrotowy od 210 do 230 Nm. Oraz wersji OPC Nürburgring Edition 1.6 Turbo, 210 koni, 250 Nm. W przypadku silników diesla, to tutaj także wybór był spory. Podstawowy silnik 1.6 CDTI, 75 koni, 170 Nm. Kolejnym silnikiem była ta sama wersja w wersji mocy 90 koni, 200 Nm. Kolejnym silnikiem jest 1.3 CDTI, 95 koni, 210 Nm. Kolejnym silnikiem jest wersja 1.3 CDTI Ecoflex o podobnej mocy, identycznej. Kolejnym silnikiem jest 1.7 CDTI, 125 koni, 280 Nm. Oraz najmocniejszy silnik A1.7 CDTI, 131 koni, 300 Nm. No i to by było na tyle odnośnie danych technicznych takich auto. W 2011 roku przeszło facelifting, zmianie uległy reflektory, zderzaki, zmiana wyglądu atrapy, chłodnicy, dodano wyposażenie, wersje silnikowe. Samochód był produkowany
następujących wersjach wyposażenia: Edition, Essentia, Enjoy, GSX, Cosmo, Sport, OPC, OPC Nürburgring Edition, Color Edition, Kaleidoscope One, One Business Edition. To by było na tyle odnośnie takich podstawowych. Z ciekawostek samochód, co już na początku mówiłem, dzielił płytę podłogową z Fiatem Grande Punto. Także tutaj samochody mogą być dosyć podobne, szczególnie szczególnie wielkościowo, powiedzmy. Jaki silnik wybrać? Najpopularniejszym silnikiem chyba jest silnik 1,2 litra. O mocy, w zależności tam od lat produkcji, od 80 koni, od około tych aut jest najwięcej z tych silników. Na pewno wersja z najmniejszym silnikiem trzycylindrowym i o pojemności 1 litra i mocy 60-65 koni warto rozważać, tylko jeżeli będziemy jeździć po mieście. Dodatkowo w przypadku wersji jednolitrowej musimy zwrócić uwagę na rozrząd, tak jak w poprzedniej generacji, łańcuchowy, który może ulegać szybkiemu zużyciu. W przypadku silników 1.2, 1.4 tak samo jest napęd łańcuchem. Tutaj także łańcuch nie jest za bardzo żywotny, ale dużo bardziej żywotny od wersji trzycylindrowej. Na pewno wersją taką optymalną jest silnik 1.2 oraz 1.4 Twinport. Silniki nie spalające dużych ilości paliwa. W przypadku mocniejszych wersji 1.6 turbo o mocy nawet ponad 200 koni dodatkowo można zaczipować ten silnik. W przypadku, jeżeli pokonujemy spore dystanse, to warto rozważyć silnik 1.7 CDTI. Jest on produkowany w kooperacji z Isuzu. 1.3 CDTI to silnik Fiata, także dosyć słaby. W przypadku silników trzeba zwrócić uwagę na zarówno benzynowych, jak i na silników diesla, na zużycie oleju, gdyż często występuje nadmierne zużycie oleju oraz wycieki płynu chłodzącego. Czasami dochodzi do pęknięcia głowicy, nawet w przypadku silników diesla. Zawieszenie ogólnie jest wytrzymałe, nie psują się elementy eksploatacyjne, dochodzi do przedwczesnego zużycia elementów takich jak sworznie czy łączniki stabilizatora. Są one tanie w zakupie, także nie sprawia to problemu. Dodatkowo dochodzą problemy z modułem układu kierowniczego czy z przegubami. Czasami dochodzi do przedwczesnego zużycia tarcz hamulcowych. Problem w przypadku diesli mogą sprawiać auta po dużych przebiegach, czyli osprzęt, turbosprężarka, układ tryskowy, filtr cząstek stałych może ulegać zapychaniu przy jeździe po mieście. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na przedwczesnie zużywające się łożyska kół. Części oczywiście są dostępne i są dosyć przystępne cenowo, dużo zamienników, dużo warsztatów specjalizujących się w marce Opela. Samochód nie ma problemów z korozją, jest dosyć dobrze zabezpieczony przed rdzą. Czasami dochodzi do jakichś odprysków lakieru, ale tutaj no to musimy zabezpieczyć, bo to od razu się może pokryć po zimie rdzą. Także wnętrze ogólnie jest wykończone przyzwoicie, aczkolwiek materiały zużyte nie są jakoś wybitne, powiedzmy. Przy większych przebiegach dochodzi do marszczenia się tkaniny na fotelach czy odpryskiwania chromowanych wykończeń wnętrza. Najtańsze egzemplarze możemy już kupić w zależności od wersji wyposażenia, jak i silników, już od kilkunastu tysięcy. Najtańszy egzemplarz, z tego co widzę, na Allegro są wystawione od około 10 tysięcy, ale aczkolwiek warto
wyłożyć więcej pieniędzy powyżej 10, około 15 tysięcy na egzemplarz, dosyć zadbany z krajowego rynku. Na pewno wtedy będziemy mieć pewność co do eksploatacji i dalszej jazdy, nie sprawiającej problemów większych. Warto zwrócić uwagę na powypadkowe egzemplarze i pokolizyjne z dużymi przebiegami, szczególnie z silnikami diesla, które robiły często za auta flotowe, także czy wypożyczalnie. Także to by było na tyle odnośnie Opla Corsy D. Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania i następnych odcinków.